Pan Richardson podjechał do kasy w supermarkecie wózkiem zawierającym tylko same najpotrzebniejsze produkty i zaczął układać je na ladzie. W milczeniu poruszał ustami, licząc w myślach, ile będzie musiał zapłacić za te zakupy. Widząc siwego staruszka, kasjerka skrzywiła się i z niezadowoloną miną powiedziała: Może pan szybciej? A może zdążę się zdrzemnąć, zanim wszystko pan wyładuje? Postaram się szybko, ale chcę tylko policzyć, czy wystarczy mi pieniędzy na wszystkie zakupy, odpowiedział z zakłopotaniem pan Richardson. No to policzy pan sobie i pobawi się w matematyka w domu. Tu jest supermarket. Proszę się spieszyć i nie blokować kolejki, warknęła kasjerka. Pan Richardson obejrzał się i zobaczył za sobą tylko jednego klienta. Był to młody chłopak, muzułmanin, który cierpliwie czekał na swoją kolej. Dobrze, już kończę, żeby tylko wystarczyło mi pieniędzy, wyszeptał smutno staruszek, krzywiąc się z bólu przez dolegający mu artretyzm. 122 dolary, podała kwotę kasjerka, błyskawicznie przepuszczając całe zakupy mężczyzny przez skaner. Usłyszawszy tę sumę, pan Richardson wyjął ze swojego zniszczonego portfela 100 dolarów i zaczął szukać drobnych. Jak długo będzie pan jeszcze grzebał w tym portfelu? Jak się nie ma pieniędzy, to się siedzi w domu, a nie chodzi na zakupy, powiedziała ze złością kasjerka. Jeśli nie ma pan więcej pieniędzy, dopłacę za pański rachunek, wtrącił dyskretnie muzułmanin stojący za staruszkiem. Nie, dziękuję bardzo. Zebrałem już prawie wszystko. Jeszcze tylko 1 dolar. Naprawdę nie chciał pomocy od tego młodego chłopaka. Ostatecznie panu Richardsonowi udało się zebrać całą kwotę i zapłacić. Milcząc, kasjerka dosłownie rzuciła staruszkowi torbę z zakupami i jak gdyby nigdy nic, zwróciła się do kolejnego klienta. Tymczasem pan Richardson, zgarbiony pod ciężarem swoich zakupów, skierował się do wyjścia. Oczywiście torba z zakupami wcale nie ważyła dużo, ale dla starszego, słabego zdrowia człowieka stanowiła spore obciążenie. W młodości pan Richardson pracował w wymagającej branży, a teraz, w podeszłym wieku, coraz bardziej odczuwał efekty dawnej ciężkiej pracy. Bezczelna kasjerka bardzo zasmuciła staruszka. Dlatego starając się jak najszybciej zapomnieć o niefortunnym zdarzeniu, doszedł do przejścia dla pieszych, aby przejść na drugą stronę ulicy i dotrzeć do domu. Pogrążony w myślach, pan Richardson dość nieuważnie wszedł na przejście dla pieszych. W połowie drogi z piskiem opon zahamował przed nim biały SUV, którym jechała kobieta w średnim wieku. Gorączkowo gestykulując, zaczęła krzyczeć na pana Richardsona, który zaskoczony stanął jak wryty. Co tak patrzysz, dziadku? Nie ma tu nic do podziwiania. Ruszaj, ruszaj, bo inaczej spóźnię się do biura. Rzuciła kobieta z SUV-a, wychylając się przez okno. Pan Richardson miał łzy w oczach, a serce zakłuło go z urazy. Co się dzieje z tym światem? Skoro kupiła sobie drogi samochód, to przepisy ruchu drogowego już jej nie obowiązują? Nie dość, że prawie mnie zmiażdżyła, to jeszcze uważa, że ma rację, pomyślał staruszek, zniesmaczony takim zachowaniem kobiety względem niego. Pani za kierownicą nawet nie pomyślała, aby się uspokoić. Z każdą sekundą była coraz śmielsza i bardziej stanowcza w swoich wypowiedziach. Tymczasem pan Richardson, bardzo dotknięty całą sytuacją, nie mógł się otrząsnąć, by ruszyć dalej. Nagle ktoś położył dłoń na jego ramieniu. Staruszek odwrócił się gwałtownie i zobaczył tego samego muzułmanina, z którym jeszcze kilka minut temu stał przy kasie w supermarkecie. Mężczyzna uśmiechnął się uspokajająco i podszedł do trąbiącej kobiety w SUV-ie. Co dokładnie nieznajomy powiedział oburzonej kobiecie, tego pan Richardson nie wiedział. Kobieta jednak wyraźnie się uspokoiła, a dalej już grzecznie i cierpliwie czekała. Tymczasem muzułmanin wziął pana Richardsona pod rękę i przeprowadził na drugą stronę ulicy. Bardzo dziękuję za pomoc. Dalej pójdę sam, poradzę sobie, powiedział staruszek, dosłownie drżąc ze wzruszenia. Ku wielkiemu zaskoczeniu pana Richardsona muzułmanin wziął od niego zakupy i powiedział: Proszę się nie martwić, pomogę panu. Dobrze, jeśli zapomni pan o całej sytuacji, a może lepiej, aby potraktował pan tę kobietę w aucie ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem? W jaki niby sposób? Prawie mnie zmiażdżyła, nieprawda? Zapytał zaskoczony pan Richardson. W odpowiedzi na to muzułmanin uśmiechnął się i powiedział: Ja nie osądzam człowieka na pierwszy rzut oka i staram się albo zająć jego miejsce, albo zrozumieć pierwotną przyczynę takiego czy innego zachowania.
Proszę mi wierzyć, o wiele łatwiej jest wtedy żyć bez złośliwości w sercu. Pan Richardson zmarszczył brwi i z powątpiewaniem pokręcił głową. Nie rozumiał podejścia nieznajomego, chociaż w głębi duszy wiedział, że ma rację. Jeśli zaakceptuje się świat takim, jaki jest, można uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i nieuzasadnionych oczekiwań. W drodze do domu pan Richardson rozmawiał z mężczyzną o wielu aktualnych sprawach. Dowiedział się po drodze, że muzułmanin ma na imię Rakhim. Młody mężczyzna polubił staruszka, który całkowicie pozytywnie zmienił swój stosunek do niego po szczerej rozmowie. Na pożegnanie Rakhim uścisnął dłoń panu Richardsonowi i życzył mu miłego dnia. Starszy człowiek, szurając schłodzonymi butami, wszedł do zaniedbanego domu i złapawszy chwilę oddechu, zaczął rozpakowywać zakupy. Pan Richardson żył biednie, oszczędzając każdy grosz, kupował w sklepie tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Bóg nie dał mu dzieci, a jego żona zmarła 10 lat wcześniej. Dalej żył sam, spędzając smutne wieczory w pojedynkę. Wyjmując jedzenie z torby, pan Richardson nagle przypomniał sobie o portfelu, którego nigdzie nie mógł znaleźć. Nie było w nim prawie żadnych pieniędzy, a mimo to w głowie staruszka pojawiła się niezbyt przyjemna myśl. Czy muzułmanin go okradł? Może nie bez powodu się pojawił, otarł o pana Richardsona, niby przypadkiem, a potem wziął od niego zakupy. Kim był ten człowiek? Oszukał mnie swoimi opowieściami i wtedy okradł, pomyślał ze smutkiem starszy człowiek. Nie było mu oczywiście żal drobnych, które zostały w portfelu. Serce pana Richardsona ogarnęła niechęć z powodu tego, że zachował się naiwnie i dał się nabrać na sztuczki oszusta. Gorzkie łzy popłynęły z oczu starszego mężczyzny. Zaciskając usta, wysypał zawartość torby na stół i wśród stosu zakupów zobaczył nieszczęsny portfel. Natychmiast zrobiło mu się gorąco, do tego stopnia, że aż zrobił się czerwony na twarzy. Zawstydził się, że podejrzewał Rakhima o kradzież. Biorąc portfel do ręki, pan Richardson otworzył go, by upewnić się, że nic nie zniknęło. W tym samym momencie wypadło stamtąd ciasno zawiniątko 100-dolarowych banknotów. Rozłożył je na stole w formie wachlarza. Ten człowiek to utalentowany kieszonkowiec. Sprytnie wyjął portfel i włożył go z powrotem do torby. Zamiast zabrać mi ostatnie pieniądze, wręcz przeciwnie. Włożył gotówkę do mojego portfela. A może to pomyłka? Wykrzyknął sam do siebie zdziwiony pan Richardson i znowu zaczął płakać. Tym razem były to łzy radości, a nie smutku. Miał w końcu ku temu powody. Przyglądając się uważniej, starzec dostrzegł wśród stosu banknotów zaproszenie na występ magika iluzjonisty. Był nim nie kto inny jak Rakhim. Pan Richardson nie wahał się długo, czy iść na przedstawienie. Postanowił w ten sposób podziękować życzliwemu magikowi, który widząc problemy starszego mężczyzny, pomógł. Występ Rakhima zakończył się sukcesem, a głośne oklaski potwierdzały to dużo bardziej wymownie niż jakiekolwiek słowa o umiejętnościach iluzjonisty. Ledwo przebijając się przez tłum fanów, pan Richardson wziął Rakhima za rękę i serdecznie podziękował za okazaną mu wcześniej pomoc. Faktem było, że staruszek przez wiele lat odkładał pieniądze na operację korekcji wzroku, a teraz dzięki zachowaniu Rakhima jego marzenie może się spełnić. W odpowiedzi na to magik był nieco zmieszany, a potem powiedział, że przeznacza wszystkie pieniądze ze swoich występów na pomoc potrzebującym. O kimś dowiaduję się od znajomych, a kogoś takiego jak pan spotykam na przykład na ulicy. Chcę pomagać tym, którzy nie mają gdzie udać się po pomoc, wyjaśnił Rakhim, nieco spuszczając oczy w zakłopotaniu. Uzupełniając swoje słowa dodał, że jest nosicielem wirusa HIV, a oszczędzanie pieniędzy byłoby dla niego stratą czasu. Rakhim od dawna czerpał prawdziwą przyjemność z pomagania potrzebującym i nie dbał o rozmiar własnego portfela. Korzystając z umiejętności magika, niepostrzeżenie podrzucał pieniądze biednym, samemu pozostając w cieniu. Tylko pan Richardson zdołał go rozgryźć. Po słowach młodego iluzjonisty w oczach staruszka pojawiły się łzy. Zawstydzony swoimi uczuciami, pan Richardson wyciągnął nagle małą Biblię, która w jego rodzinie była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Staruszek nie miał dzieci, więc postanowił zrobić taki prezent człowiekowi, który przyszedł mu z pomocą w trudnych chwilach.
Dziękuję, to dla mnie wielki zaszczyt. I choć wyznaję islam, szacunek dla wyznawców innych religii nie jest mi obcy, odpowiedział Rakhim i uściskał pana Richardsona. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że minie niewiele czasu, gdy Rakhim uda się z Biblią do kościoła. Tam po dotarciu na niedzielne nabożeństwo spotka zaś dziewczynę, która podobnie jak on okazała się nosicielką wirusa HIV. Tak więc Biblia podarowana przez pana Richardsona młodemu iluzjoniście bez wątpienia odegrała ważną rolę w jego późniejszym życiu. W końcu bez niej Rakhim nie poszedłby do kościoła i nie spotkałby dziewczyny, która później została jego żoną i bratnią duszą daną mu przez los.